ulica Krzywoustego, Zdrojowa, Wschodnia, Aleja Świętego Jana Pawła II i można by tak wymieniać długo. Ulice w mieście są dziurawe, w niektórych ubytków w asfalcie jest więcej, w innych mniej, ale problem dostrzega każdy kierowca. Do takiego całkowitego bieżącego utrzymania i załatania wszystkich tych ubytków, których jest naprawdę na terenie miasta bardzo, bardzo dużo, musimy odczekać. Bo żeby łatać dziurawe drogi, musi być odpowiednia pogoda, głównie temperatura na plusie. Nie tylko mówimy tutaj o temperaturach plusowych w dzień, ale również w nocy. Wiemy, że ta ziemia jest obecnie jeszcze zmarznięta, więc musimy jeszcze chwilę poczekać, ażeby te temperatury plusowe zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy się utrzymywały przez jakiś okres, no minimum tygodnia. Naprawa ubytków w asfalcie w obecnych warunkach byłaby działaniem krótkotrwałym, dlatego zieleń jest gotowa, by w razie zgłoszeń w tej chwili naprawiać tylko głębokie, duże dziury zagrażające bezpieczeństwu. Takie dziury poważniejsze, które powodowałyby zagrożenie dla użytkowników, to tak, oczywiście jesteśmy w stanie zareagować niezwłocznie. Natomiast ale jeszcze takich nie wykonywaliście? Na ten moment nie mieliśmy takich zgłoszeń. Zieleń miejska naprawi ulice, których zarządcą jest miasto. A przypomnijmy, że w Kołobrzegu mamy także innych właścicieli dróg, na przykład powiat czy województwo. Do czasu poprawy warunków pogodowych trzeba bardziej niż zazwyczaj uważać w czasie jazdy po mieście. Zieleń miejska planuje, że naprawy ulic rozpocznie w marcu.